Odbanie. Ważne jest dbanie. Myślicie, że Bóg nie patrzy na wasze serca. Wszystko się od serca zaczyna. Bóg widzi wasze dbanie. Czy to w pracy, czy wszędzie nie jesteście. Bóg widzi was. Bóg widzi w komorze, kiedy jesteście. Każdy z was się podoba. Ważne, że każdy jest inny. Każdy jest wyjątkowy dla Boga. I on to ceni was. Może człowiek z świata może nie doceniać, ale Bóg każdy doceni. Ja taką zależność wczoraj powiedziałam do Boga. Zależysz od siebie, tato. Wy zależne od siebie. I kiedy to powiedziałam, Bóg mi dał... Bóg się posłużył jedną osobą, co do pracy też. Mam sprzątanie następne, ale powiedziałam do Boga, tato, ja chcę na Twoje królestwo ułożyć. Ja chcę na Twoje Boże królestwo. Nie wiem, czy w Gdańsku jeszcze wierzę, że tam coś będzie, ale wiem, że na Twoje królestwo będę ułożyć. Jestem posłuszny i chcę Tobie się tylko podobać. My myślimy, że komuś się chcemy, ale wiem, że nie mu zawsze. I ważna jest ta dbałość. Każdego dnia o swoje serce, gdzie jesteś, czy to w pracy. No wszędzie. Ważna jest nasza dbałość. Zaufanie Jemu. On o każdego z nas dba. O każde nasze dziecko. On jest, mówi, ty jesteś mój, ty jesteś moja. On zawsze dba. Nawet w śnie on zaopatruje. Zawsze. Tak mnie zaopatrywał. On zawsze zaopatruje. Każde dziecko na tym jest wszędzie. Może myślimy, że on jest odległy, ale on jest tak bardzo blisko nas. Tak bardzo. Ja dzisiaj odczuwałam na uwielbieniu jego obecność. Bośmy jego też przepływem na innych. Wczoraj zadzwoniłam do teściowej. Bolało go jej biodro. Nigdy się nie modliłam przez telefony, ale czułam jego moc normalnie. Czułam, że on uzdrawia te biodro. I powiedziałam, mamo, zdrowe twoje biodro jest. Zdrowe. Ja jestem przepływem Chrystusa i wiem, że on to już dokonał, już na krzyżu ten, dokonał ten akt już, akt uzdrowienia twojego. I bądźmy tym przepływem wszędzie, gdzie jesteśmy, tym życiem też. I też powiem takie świadectwo jeszcze jedne. Dziecko, które...